kolejne cykliczne już dzisiaj spotkanie Ruchu dla Grudziądza. Co było dzisiejszą tematyką, o czym Państwo rozmawiali? Znaczy tematem, który na dzisiaj wybraliśmy i który interesował mieszkańców, była ustawa śmieciowa, a konkretnie no, nasze grudziąckie rozwiązania, które są, uważam, bardzo złe, bardzo nieprecyzyjne, bardzo drogie, źle przygotowane. Z końcem roku być może będą droższe, jeżeli okaże się, że segregacja śmieci nie postępuje tak, jak powinna, no bo już tutaj była zapowiedź ostatnio na posiedzeniu Rady Miasta, że będzie sprawdzanie tych stawek i być może one ulegną zmianie, no i można się obawiać, że będą droższe. Znaczy ja uważam, że powinny być zdecydowanie tańsze, bo chociażby widać to po wynikach przetargu i po kalkulacjach, które były przyjmowane. Uważam, że powinny być zdecydowanie niższe od tych, które są, natomiast to nie jest główna wada jakby tego systemu, ponieważ główną wadą jest przyjęta zła metoda, która wiąże ilość śmieci z gospodarstwem domowym, z metrami czy z gospodarstwem, kiedy to nie gospodarstwo produkuje śmieci, tylko ludzie. W związku z tym trzeba ją odnieść do ilości osób, które te śmieci tworzą. Natomiast no, w przypadku na przykład samotnych osób, które mieszkają na 40-metrowym mieszkaniu, no te opłaty w wysokości 36 czy 50 nawet złotych są horrendalnie wysokie. To jest no coś, czego w innych miastach nie ma, a sądzę, że już nawet te opłaty 36 i 50, czy nawet 28 i 50 są za wysokie w stosunku do rzeczywistych kosztów, a przypominam, że... Czyli co, miasto zarabia na tych śmieciach? Niestety miasto wbrew ustawie na śmieciach zarabia, czego w myśl ustawy robić mu nie wolno. No, dowodzi to też tego, że już chociażby to, że miasto już w momencie, kiedy przekonało się, że za wysoko ustawiło stawki, zapowiedziało, że je obniży od 1 stycznia, no ale co, przez 6 miesięcy postanowiło brać za wysokie stawki, w jakim celu i co z tymi pieniędzmi zrobiło. Ja mam nadzieję, że z końcem roku to wszystko zostanie rozliczone i miasto, pan prezydent odpowie na pytanie, na co te dodatkowe miliony zostały wzięte. No i kolejna rzecz, o której dzisiaj była mowa, to ta, że utrzymanie stawki 50-złotowej dla śmieci niesegregowanych, które w myśl propagandy urzędowej ma pełnić rolę taką wychowawczą, żeby ludzi skłonić do segregowania śmieci, jest kompletną bzdurą w momencie, kiedy płacący taką stawkę nie ma wpływu na to, czy segreguje śmieci, czy nie, bo o tym często decyduje spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, czy właściciel. No i w związku z tym, jeżeli mieszkaniec nie ma możliwości wpłynięcia na to, czy będzie śmieci segregował, czy nie, nie wolno go karać dodatkową opłatą, twierdząc jeszcze, że to jest dla niego dobra po to, żeby go wychować i żeby on nauczył się śmieci segregować. No i to, co, o czym mówił tutaj w końcówce tego spotkania, o czym mówił Piotr Sadowski, to przede wszystkim no, ta stawka jest wyliczona taką metodą CEPA. Tu po prostu trzeba naprawdę zapytać fachowców, trzeba podejść do problemów w sposób profesjonalny i wyliczyć, ile naprawdę kosztuje wywiezienie tony odpadu. Takich danych dotąd takimi danymi nie dysponuje miasto i nawet nie prowadzi, szczerze mówiąc, tego typu badań. No, miasto tutaj zrezygnowało z usług zewnętrznych firm i założyło niejako, zobowiązało jedną z komunalnych spółek do obsługi to na terenie miasta. No nie, no ale to robią, nie, to nie zupełnie tak. Wodociągi są tylko jedną ze spółek, które wywożą. W gruncie rzeczy miasto nie prowadziło żadnych własnych wyliczeń, żadnych własnych
badań, tylko po prostu skalkulowało z CEPA jakieś stawki. Potem się okazało, że podmioty stające... Stawki chyba były, być może się mylę, ale były chyba sporo wyższe niż poprzednio. Było 40-50% wyższe od tego, co zaproponowali wywoźnicy. No należy założyć, że firmy, które stanęły do przetargów, też nie zamierzały do interesu dokładać, więc to tylko dowodzi, jak bardzo nieprofesjonalnie podeszło do problemu wyceny miasto. Miasto założyło, że idiotyczną zasadę, że litry, w których mierzy się śmieci zbierane z gospodarstw domowych, przekładają się na tony. No to jest oczywista bzdura, bo tak jest z wodą, metr sześcienny i tona, natomiast tak nie jest ze śmieciami. No, wszelkie badania i wyliczenia dowodzą, że to należy co najmniej podzielić przez dwa i wtedy te ceny wyglądają zupełnie inaczej i sądzę, że będą jeszcze zdecydowanie niższe od tych, które obecnie obowiązują. Jakie są Państwa propozycje? W jaki sposób liczyć, w jaki sposób zmienić te stawki? W jaki sposób je liczyć, kalkulować? No przede wszystkim trzeba profesjonalnie skalkulować cenę wywozu jednej tony śmieci i to oczywiście miasto jest w stanie zrobić, a druga rzecz to ustalić taki sposób opłaty, który będzie odnosił się do podmiotu, który te śmieci produkuje, czyli do człowieka, a nie do metrów kwadratowych albo gospodarstwa domowego, bo jest to podstawa całkowicie idiotyczna po prostu. Nie boją się Państwo tutaj, że zaczną wtedy ludzie kombinować, z czteroosobowych gospodarstw zrobi się jedno, chociaż teraz tutaj już duża świadomość jest między mieszkańcami i często donoszą, że tak powiem, na siebie. Nie no, można tak jak pan prezydent Malinowski już w jednej ze swoich wypowiedzi coś takiego zasugerował. No można wszystkich mieszkańców uważać za złodziei, natomiast są w cywilizowanych krajach i w innych miastach również w Polsce znaleziono takie metody i z tym nie ma najmniejszych problemów. Zresztą ja powiem, jakie jest u mnie. U mnie jest, ja mieszkam w domu jednorodzinnym, gdzie na stałe mieszkają trzy osoby, gdzie co prawda zameldowanych jest sześć osób, ale trzy z tych osób przebywają na stałe za granicą, no więc trudno, żeby one płaciły za śmieci, których nie produkują, ale są kraje i są miasta, również w Polsce, które znają metodę, według której można to zrobić i nie ma żadnych przeszkód, żeby z tych doświadczeń skorzystać. Ruch dla Grudziądza zobowiązał radnych naszego klubu i PiS i Ruch dla Grudziądza do wniesienia w tej sprawie własnego projektu i taki projekt w najbliższym czasie zostanie przygotowany i przedstawiony Radzie Miejskiej. To będzie na najbliższych posiedzeniach, bo w grudniu mają być dwa, czy dopiero w styczniowym? Nie, to nie będzie na tegorocznych posiedzeniach, ponieważ no jednak praca nad tą uchwałą wymaga troszeczkę, trochę trzeba jej poświęcić więcej uwagi. Musimy się przyjrzeć też, przeanalizować dokładnie te doświadczenia, tych pięciu miesięcy, które mamy za sobą. Już trochę tam tych spostrzeżeń jest. No i zaproponujemy też inną metodę liczenia. Tu akurat do tego jesteśmy przygotowani, ponieważ patrzyliśmy, jak to jest zrobione w innych miastach, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Sądzę, że w styczniu, najpóźniej na początku lutego taka propozycja zostanie przygotowana.